Halo? Tak, mam Porsche. Siemano, witam w kolejnym odcinku, budujemy rajdówkę. Dzisiaj zgodnie z umową swapujemy hamulce. U mnie wybór padł na sześciotłoczkowe zaciski z Porsche Cayenne. Tarcza Zimmerman 340 mm, dokładnie nie pamiętam. Czas brać się do roboty. Na pierwszy strzał ściągamy koła, zwalamy zaciski, tarcze, wszystko. Koło już na dole, ściągamy sprężynę, ściągamy zacisk. Sprężyna ściągnięta, teraz zacisk od wewnątrz. Klucz Indus 7. Kostki ściągnięte. Klucz 21 mm. Zacisk ściągnięty, kocki ściągnięte, teraz odkręcamy jarzmo. Jak widać, jarzmo przykręcone jest dość mocno. Trzeba się czymś wspomóc. Teraz odkręcamy tarczę. Torx T30. Tarcza już na dole. Jak już wszystko mamy na dole, to od razu sobie przeczyszczę wszystko. Szczotka druciana. Przymierzymy tarczę, czy pasuje. Chyba trzeba będzie ściągnąć osłonę, bo obciera, ale zaraz sprawdzę, czy nie da się jej wygiąć. Nie da się jej wygiąć, więc osłona schodzi. Teraz zakładamy i przykręcamy tarczę. No więc moje hamulce sześciotłoczkowe Porsche zakupiłem od chłopaków z grupy internetowej Backcorp. Jeszcze sprawdzę dokładnie, czy tak się nazywają. Tak, Backcorp. Są to dedykowane do... Może nie dedykowane, ale jest to zestaw gotowy pod Golfa. Są tu od razu przygotowane adaptery, także montaż jest dość łatwy. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Odkręcamy adapter. Odkręcam. Zabieramy się za wymianę przewodu hamulcowego. Klucz 11, 10 i 18. Jeszcze wyciągnięcie zawleczki ze starego przewodu. Przykręcamy nowy przewód do zacisku 10. Zacisk out. We'll be right back.
Gdyby ktoś się zastanawiał, czemu nie przykręciłem tarczy do piasty tą małą śrubką, no więc w tej tarczy ta dziurka na tą śrubkę jest całkiem w innym miejscu, także przy zakładaniu kół zawsze będzie jakieś tam nieudogodnienie, gdyż trzeba będzie ustawić tarczę dokładnie z piastą i dopiero przykręcić koło, no ale nie można mieć wszystkiego. No więc pojawił się pierwszy problem, zacisk jest za duży, za bardzo odstaje, na 17 koło już nie wejdzie. Także to wszystko na w dzisiejszym wideo. Ja zakładam 19, auto zostaje z boku. Jutro będę zakładał gwint, wtedy założę już koła, wszystko złożę, wtedy Wam pokażę, jak wygląda. To wszystko na dziś, pozdrawiam i do następnego wideo. Szybka dogrywka do dzisiejszego wideo. Żeby auto zjechało z podnośnika, musiałem założyć naprzód 19, z tyłu już nie kombinowałem, dalej wisi na 17. Zmienię to dopiero jak założę zawias, jutro, pojutrze. Cały zabieg swapu hamulców jest ogólnie bardzo prosty. Chłopaki z Backcrop się postarali. Adaptery, które są w zestawie, pasują w 100% idealnie. Po prostu przykręcasz, zakręcasz, odkręcasz, powietrzysz hamulce. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Ogólnie cały proces trwał może 20-25 minut na stronę plus odpowietrzanie. Jeżeli dotrwałeś do końca, brawo, przemyśl naciśnięcie subskrypcji i ten czerwony przycisk tu gdzieś na dole. A oto efekt końcowy dzisiejszych prac i przekomicznie wyglądający Golf z przodu na 19, z tyłu na 17. Śmiało, można się śmiać. Pozdrawiam, Luki.